Cześć, witamy Was w przedostatniej części kursu blockchain, kursu smart kontraktów, w którym to tworzymy fabrykę produkującą zombie. Zobaczymy w końcu, jaki jest efekt tego, co do tej pory zrobiliśmy. Może krótko podsumowując, w poprzednich częściach przeszliśmy przez wszystkie podstawowe elementy, tworząc smart kontrakt, który zostanie osadzony bezpośrednio na blockchainie. Tutaj w tym przypadku na blockchainie Ethereum, gdyż programujemy na ten protokół w języku Solidity. Tutaj w części 14 odejdziemy na chwilę od blockchainu i od samego smart kontraktu, a skupimy się na frontendzie. To, co napisaliśmy do tej pory, funkcjonuje na blockchainie i tworzy tak zwany backend, natomiast dzisiaj omówimy tylko, nie będziemy tutaj programować, gdyż to bardzo by odbiegało poza taki podstawowy kurs. To, co dzisiaj omówimy, to jest frontend, czyli to, co działa już poza blockchainem, po stronie przeglądarki, natomiast coś, co wchodzi w interakcję z naszym smart kontraktem. A jakie jest tu w tym odcinku słowo kluczowe, jak ty tak zawsze mówisz? Słowo kluczowe tutaj to będzie web3.js, czyli to jest nazwa biblioteki w języku JavaScript, która umożliwia interakcję właśnie ze smart kontraktem. JavaScript jest to taki język właśnie do tworzenia frontendu, czyli do tego, co dzieje się po stronie przeglądarki. W poprzednich częściach uczyliśmy się języka Solidity, który działa na protokole Ethereum. Dlatego w tej części zobaczymy tak naprawdę, jak działa to, co zrobiliśmy. Nie będziemy wrzucać tego smart kontraktu na protokół Ethereum, gdyż to również wykracza trochę poza ramy tego kursu. Natomiast zobaczymy to, jak to funkcjonuje po stronie tego, co zrobili właśnie organizatorzy tego portalu CryptoZombie. Tutaj mamy kilka linijek kodu, które przede wszystkim właśnie wywołują ABI Ethereum, bezpośrednio kontaktując się i wywołując nasz smart contract. Myślę, że na ten moment taka informacja co do tych czterech linijek wystarczy. Kolejne te linijki, które tutaj widzimy, one już bezpośrednio wchodzą w interakcję z interfejsem użytkownika. Jest to akcja wywoływana po naciśnięciu, po wprowadzeniu imienia tutaj w to pole i naciśnięciu przyciska Enter i zaraz zobaczymy, jak to działa. Ta akcja wywołuje nam taką metodę, która jest tutaj właśnie zadeklarowana w tym naszym wcześniej utworzonym smart kontrakcie. Jeśli smart kontrakt utworzy nam tego losowego zombiaka, czyli tam będzie wywołany ten event, który napisaliśmy w poprzedniej części, czyli to zdarzenie, to frontend, czyli nasza aplikacja w JavaScriptie, wywoła tą metodę generate zombie. I tutaj dzieje się tak naprawdę to, co jest widoczne, to, co zwykle użytkownika najbardziej interesuje, czyli obliczane jest wartość dla wyglądu głowy, dla wyglądu oczu, dla wyglądu koszulki i następnie parsowane i generowane, przypisywane w oparciu o podstawienie konkretnych grafik tutaj, które są umieszczone również na stronie. To co, może zobaczymy, jak to działa. Tutaj wpiszemy imię. Wpisz, dać imię. Zombie? Jakie chcesz imię? Może wpisz swoje, będzie krótko. Nie, jakieś inne. To wpisz moje. Zobacz, że zmienia się zombie w ramach tego, jak wpisujesz. No, kolejna litera. M. E. I jeszcze jedna litera. Tak, czyli tak wygląda zombie o imieniu Tomek w tej iteracji. Czyli ty. Tak. Tutaj ciekawe jest to, że ta funkcja jest wywoływana właśnie za każdym razem, kiedy jakaś wartość jest wpisana. I teraz naciskając przycisk Enter, potwierdzamy wykonanie tego naszego zombiaka. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o tą część, o ten odcinek, czyli krótko podsumowując,
Omówiliśmy tutaj, w jaki sposób frontend, czyli to, co działa po stronie przeglądarki internetowej, współgra ze smart kontraktem, który tworzyliśmy poprzez pierwsze 13 części tego kursu. Razem teraz to połączyliśmy w całość i mamy wygląd naszego przykładowego losowego zombiaka, który generowany jest właśnie na blockchainie. I tutaj nie mamy żadnej informacji, że wykonaliśmy poprawne to ćwiczenie, bo efekt myślę, że jest widoczny. Także to wszystko, jeśli chodzi o tą część. Zapraszam jeszcze do następnej 15 części, w której to będzie podsumowanie całego kursu oraz przemyślimy, co dalej robimy, plus jeszcze dodatkowe informacje. Także na ten moment to wszystko. Dziękujemy. Cześć.